Muzeum czynne przeważnie w godzinach 10, 17. Jest tu co robić, a szczególnie jeśli ktoś wie, co oglądać w tym muzeum, to będzie miał tu ucztę dla oka i dla ducha. Także wchodzimy. Dzień dobry. Dwa bilety. Skupimy się głównie na kolekcji numizmatycznej. Bardzo proszę. Wiemy. I tam prawdziwy skarbiec polskiej numizmatyki się zaczyna za drzwiami. Proszę Państwa, tłumów nie ma. Tłumy się w tej chwili skupiły na polskich miejscowościach, do których przystaje ta pogoda, czyli góry, morze. Natomiast muzealne gabloty puste. Zaczynamy od wystawy pieniądza antycznego, natomiast tak naprawdę nie po to tu przyjechaliśmy. Także antyk przejdziemy dość szybko. W obrębie tego pomieszczenia. Akurat mamy tą swobodę, że jest tutaj stosunkowo pusto, więc spokojnie możemy mówić nawet do mikrofonu. Nikomu nie będziemy zakłócali swobodnego przeglądania wystawy muzealnej. Proszę Państwa, tutaj kolejna gablotka z antykiem, więc te gablotki, tak jak powiedziałem, przelecimy szybko, ale na przykład imponujące tutaj elementy złotych ozdób scytyjskich. No takie artefakty robią wrażenie. Duże elementy blaszek zdobnych tutaj. To ma średnicę taką nakrętki od słoika spokojnie. Datowane na IV wiek przed Chrystusem. Kolejna bardzo taka poglądowa, wybiórcza wystawa pieniądza antycznego. Inne przedmioty związane z światem antycznym. Tu już widzimy gabloty z Republiką Rzymską, zresztą opisane. Jednocześnie te poszczególne eksponaty mają swoje numery. Mamy tutaj multimedialne urządzenia, na których można przejrzeć opisy, ale nie będziemy teraz marnowali czasu na przegląd opisów przy monetach antycznych. Już zaraz przejdziemy do monet średniowiecznych i polskich, więc tam się na tym skupimy. Piękne tetry Aleksandra, bardzo efektowne. To jest typ monety, który zawsze nie rusza, ilekroć go nie widział. Niestety specyficzne światło, które dobrze eksponuje, jeśli patrzy na te pozycje gołym okiem, sprawia wrażenie takiej żółtości na filmie. Czyli te monety są takie nienaturalne, przeżółcone, zapewne też trochę kontrast z tłem. Tu jeszcze jedna gablota, później Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Bizantyjskie i Barbaricum. Wczesne cesarstwo jeszcze. I przechodzimy do naszego średniowiecza.